Cześć, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka ze składania modelu. Zanim jednak to pokażę Wam dwa modele nowe, które się pojawiły w ofercie sklepu Actom. Jest to Aventador w wersji prepainted i Subaru BRZ w wersji prepainted, co oznacza, że te modele są już pomalowane. W momencie, kiedy my otwieramy sobie pudełko, o kurczę, to nie ten obrazek, gdy otwieramy sobie pudełko, mamy takie coś. Widzicie, na przykład tutaj jest, to jest chyba model Skyline'a. To wygląda mniej więcej tak, że wyciągając z pudełka mamy już pomalowany model i jedyne, co potrzebujemy do złożenia takiego modelu, no to klej, szczypce, ewentualnie jakiś pilnik i działamy. I możemy sobie taki fajny model, praktycznie że gotowy, złożyć bez żadnego problemu. Nie musimy bawić się w farbki, malowanie, a z tym jest dużo problemu i trzeba sporo umiejętności, aby ładnie taki modelik pomalować. Także polecam Wam ten sklepik i te modele, żebyście sobie przejrzeli. Polecam Wam też z tego względu, że sklep Actom jest partnerem tego wideo. Zapraszam Was do oglądania. I najpierw będzie trzeba poszlifować niedoskonałości, miejsca zgrzewu i takie miejsca, które chciałbym poszlifować najpierw. A zrobię taki patent, to jest gąbka do mycia garnków, dwie pineski z dwóch stron i bardzo wygodna sprawa, nie trzeba nic dodatkowo kupować, jakieś tam gąbki specjalnej. Model już jest poszlifowany w miarę, trzeba będzie go jeszcze umyć, myślę, że płynem do mycia naczyń dokładnie pod wodą, ale zanim to muszę poczekać, aż ten klej dobrze zaschnie, tak, żeby to było wszystko już piękniusio, ładniusio, potem się go odtłuści i będziemy nakładać primer. Teraz mam jeszcze tutaj coś naprawdę niesamowitego, przybliżę Wam, zobaczcie sobie, cyk, mam tu silnik. I to jest coś niezwykłego. Tu mamy rozrząd. Tutaj z góry przychodzi jeszcze pokrywa. I tak to mniej więcej będzie wyglądało, tak? Pod maską. Tutaj jest jeszcze ta wnęka. To jest absolutnie niesamowita sprawa. Ja mam jeszcze tylko wyostrzę widok, żebyście widzieli ładnie. Absolutnie niesamowita sprawa. Tyle detali tutaj jest. Tak wszystko można ładnie pomalować. Ja będę musiał sobie zobaczyć jakieś poradniki, jak dokładnie akcentować silnik, żeby to ładnie wyglądało. Mam różne farby, więc to nie będzie problem, aby dobrać jakiś kolor albo ewentualnie coś zmiksować ze sobą. To są jeszcze dwa elementy, które będę musiał przykleić. Jest jeszcze chłodnica sklejona już z dwóch stron. Tak, ją sobie pomaluję na chyba aluminiowy kolor. Tu jest takie aluminium, z tej strony będzie aluminiowe. Z tej strony będzie czarne, te kulery czarne będą. Może jakoś je pomaluję na inny kolor. Też możecie pisać w komentarzach, jeśli macie jakieś sugestie co do kulerów. Widzę, że jest tutaj model silnika GTR-a. Widzimy, że te elementy tutaj z góry są poakcentowane lekko na czerwono. Tu w tym miejscu mamy jakieś srebrne rzeczy. Ten plastik jest też na srebrno. Ja nie wiem, czy to plastik, czy to... Cały silnik jest na aluminium pomalowany. Więc zrobię tak, że najpierw pomaluję wszystko w kolorze aluminiowym. Tu mamy chłodnicę. No moja chłodnica wygląda trochę inaczej. Tutaj jest inna na tym obrazku. Więc najpierw popryskam to wszystko w aluminium, nie? A później będę jakoś akcentował tu na kolor czerwony, tutaj ten rozrząd, te wałki wszystkie jakoś tu pomalujemy na kolor czarny, oczywiście paski też na kolor czarny, ale myślę, że jeśli zacznę sobie od koloru aluminiowego, to będzie to dobry wybór. OK, i chyba wygląda w porządku. Później będziemy to jeszcze akcentować na inne kolorki. Musimy poczekać chwilkę, aż to nam podeschnie. Jeszcze będziemy sobie malować chłodnicę.
ma kolor srebrny, aluminiowy powiedzmy. Tylko muszę sobie jakoś to wykałaczką złapać w takim miejscu, żeby mi nie przeszkadzało. Żeby później nie przeszkadzała ta plastelina i myślę, że najlepiej to będzie zrobić w miejscu łączenia. Okej. I mamy chłodnicę pomalowaną. W miejsce tej plasteliny, gdzie tutaj sobie zrobiłem mocowanie, powiedzmy, że pomaluję pędzelkiem, może jakoś się uda. To miejsce akurat będzie mało widoczne, także nie będzie problemu. Zobaczcie, to będzie w tym miejscu przyklejone, więc z góry to naprawdę nie będzie widoczne. A jak już, to uda mi się to fajnie zamaskować. Zastanawiam się, czy z samym rozrządem też tak samo postąpić, dlatego że na zdjęciu, jak sobie widziałem, to tutaj sytuacja wyglądała tak, że on jest czarny. Cały praktycznie, nawet te wałki rozrządu są całe, więc powinienem, całe czarne, więc powinienem je pomalować od razu na czarno i mieć święty spokój, nie? I to chyba załatwi sprawę. Natomiast tutaj jeszcze te rury będziemy musieli sobie, może wam pokażę, te rury tutaj od tego, widać, że je będzie trzeba pomalować gdzieś tutaj na czarno, coś się takiego porobi. No i górę tu pomalujemy sobie na czerwono, tak jak jest na tym zdjęciu. Myślę, że to wygląda bardzo fajnie i bardzo fajnie będzie wyglądać w moim modelu. Natomiast chłodnica, to zobaczcie tutaj, też chłodnica jest w kolorze srebrnym, dlatego tak możemy ją sobie zostawić, nie? Na tym natomiast obrazku możecie sobie zobaczyć, że ktoś zrobił mod dla R35 i te elementy, które ja pomalowałem na srebrno, dał w innym kolorze, więc tutaj nie ma żadnych jakichś wymogów specjalnych co do tego, w jakim kolorze my sobie to pomalujemy. Wnętrze mogę sobie pomalować na jakiś inny kolor. Tak myślałem sobie, że do akcentowania tych elementów silnika będę używał takiej czerwonej farbki. Sprawdzimy ją. Nakropimy sobie propeleczkę i będziemy pędzelkować. I tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że całkiem spoko. Muszę wam przyznać, że tymi farbkami też pędzelkiem bardzo fajnie się maluje. One są takie troszeczkę, ja nie wiem czy gęstsze, mają inną konsystencję i zdecydowanie fajnie się je rozprowadza. Jestem zadowolony mega z tych farbek i na pewno będę je kupował dalej, bo są po prostu łatwiejsze, ułatwiają życie, tak? No, jeśli coś ułatwia życie, to czemu z tego nie korzystać? Tutaj widzicie, że jest, jeśli chodzi o tą rurę, tutaj taki, nie wiem czy to widać dobrze na nagraniu, ale są takie dwa miejsca jakby łączeń rury i pomalujemy to na czarno, żeby dodać trochę więcej detali do tego silnika, ok? Patrzcie, jak tutaj bardzo ładnie się ta farbka rozprowadziła. Na małych elementach malowanie pędzelkiem nie jest problemem. Gorzej jest takie większe powierzchnie, jak tutaj malowaliśmy, nie? No to tam już widać taką strukturkę malowania pędzlem. To mi nie do końca odpowiada. Zobaczcie, że nawet po naniesieniu pędzelkiem farba mega szybko wysycha. Jestem z niej niesamowicie zadowolony. Zadowolony chyba powiedziałem. Jestem tak skupiony, że mogę się troszeczkę przejęzyczać. Aczkolwiek chodziło mi o zadowolenie. No zobaczcie, jak to ślicznie wygląda. Aż no nie mogę się napatrzeć. W życiu nie spodziewałem się, że coś takiego pięknego mogę zrobić. Udało się.
Myślę, że tu wszystkie, i te wałki, widzieliście, i te wałki, tutaj mamy chyba pompę wody, wałki rozrządu, pasy, to wszystko było pomalowane na czarno na zdjęciu, które widzieliśmy, zdjęcie GTR-a, więc ja myślę, że jak to pomalujemy na czarno, to będzie się fajnie komponowało. Cały silnik, cała ta baza tego silnika jest srebrna, przynajmniej była srebrna na zdjęciu, które widzieliśmy. Myślę, że to jest też kwestia jakby tego, jak samochód jest spersonalizowany. Może ktoś sobie życzy jakiś inny kolor silnika. Nie wiem. GTR jest to wspaniały samochód i tam jak już jakbym miał GTR-a, to bym się chyba silnikiem nie przejmował. Aczkolwiek, kto wie. Pomalujemy sobie cały rozrządzik. Popędzelkujemy, bo to, kurczę, zobaczcie, naprawdę. Nie ma co nawet aerografu wyciągnąć na taką małą pierdółkę, specjalnie do niego wlewać farby, skoro pędzelkiem sobie to zrobimy. I nawet te paski czy wałki rozrządu zyskają jakąś taką teksturkę, więc będzie to dodatkowy atut na pewno. No i dobrze, rozrząd mamy gotowy, mamy pomalowany, on będzie sobie przyczepiony do silnika, silnik jest srebrny. Ja wiem, czy coś tam na silniku trzeba akcentować, jeszcze sobie zerknę na zdjęcie tego GTR-a na internecie. Tutaj mamy, nawet zobaczcie, tutaj jest wariant, że elementy tej, tak, zobaczcie sobie, jak to wygląda u mnie, jak to wygląda na zdjęciu. Tutaj są jakieś elementy na czarno pomalowane, ale u mnie to wygląda troszeczkę inaczej, więc zrobiłem sobie tak. Tu z kolei są jakieś inne warianty, zobaczcie. Tu jest chyba nawet mój wariant, tak jak powinno być napisane, jak napisali w książkach. Tu jest oczywiście logo Nissana, u mnie to logo Nissana też jest. Ale ja sobie pomyślałem, że pomaluję tak. I tak też będzie fajnie wyglądało. Tu z kolei jest jakiś wariant czarny, tak. Więc różnie to można zrobić, jak kto woli, moim zdaniem, nie? Wpadłem na pewien pomysł, ale zanim to wam coś pokażę. Znalazłem tą taką wykałaczkę, która będzie podtrzymywać maskę. To jest to takie to. No, po prostu taka tyczka, no nie? Do podtrzymywania maski. Tutaj zrobiłem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz z rozrządem. Zobaczcie sobie. Dałem takie czerwone kropeczki na wszystkich wałkach. Tak, więc wygląda to ciekawiej. I musi ta farba chwilę wyschnąć. Będziemy ten cały silnik za moment kleić. Poprawiłem sobie jeszcze ten element, bo farba tak niezbyt ładnie wyglądała, jak już podeschła. No i poprawiłem troszeczkę farbą czerwoną. Teraz chcę zrobić taki mały eksperyment, jeśli chodzi o felgi. Silnik zaraz sobie złożymy. Mam tutaj przyklejone taśmy z tej strony. Chcę, aby od wewnątrz ta felga miała kolor czerwony, prawda? Więc z tej strony będzie, powiedzmy, jakiś czarny. Na razie chcę na próbę zobaczyć, czy to w ogóle się uda. To powiedzmy, od tej strony będzie czarny kolor, a od środka, wiecie, tam te wszystkie szprychy od środka będą miały taki kolor czerwony. I chcę zobaczyć, czy to wyjdzie, czy to będzie ładnie wyglądało. Dlatego robimy test na tej feldze. Muszę tylko uzupełnić farbę w aerografie. Okej, pomalowałem. Nie pokazałem wam jak, bo niestety podczas gdy wziąłem aerograf do ręki, wysiadł mi prąd, a miałem trochę ciśnienia jeszcze w kompresorze i nie chciałem, żeby mi farba wyschła tutaj w środku, dlatego zacząłem malować w świetle lampki telefonu. Opcja jest taka, że efekt wyszedł naprawdę bardzo fajnie. W środku felga jest pomalowana. I wyszedł efekt dokładnie taki, jaki chciałem. Troszeczkę farby było tutaj na zewnątrz, ale wziąłem sobie patyczek do uszu i to wszystko pozbierałem, co tam zostało. I dzięki temu wyszło to naprawdę super. Jestem, kurczę, mega zadowolony. Oczywiście tak nie będzie wyglądała felga, którą założę do mojego Skyline'a, do mojego R35. Tylko pomaluję ją najpierw na czarno, a później od środka pomaluję na czerwono, dzięki czemu będziemy mieli ten czerwony efekt od środka tych felg. No i też pomyślałem sobie, że właśnie zastanawiam się, czy wybrać kolor tego Nissana pomarańczowy czy czerwony. I myślę, że najpierw pomaluję na pomarańczowo, bo i tak kilka warstw tej farby będę kładł. I jeśli się rozmyślę, to pomaluję na czerwono, bo ten palony czerwony, on jest taki bardzo ciemny. To jest bardzo ciemny czerwony.
No i nie jestem pewny, czy będzie do tego Nissanka pasował. Natomiast opcja z felgami jest naprawdę super. Ten kolor czerwony wytryśnięty z aerografu ładnie tutaj wszedł w te szprychy. Mega mi się to podoba. Jeszcze wam raz pokażę. Ale zewnętrzna część felgi, nie, te elementy tutaj, tak? One będą na czarno. Całe tutaj ramka będzie na czarno, tylko w środku wszystko będzie w jakimś kolorze. Myślę, że czerwony najfajniej będzie widoczny. Felgi pomalujemy sobie na dark grey blue. Taki kolorek sobie wybrałem, zobaczymy jak on będzie wyglądał. Najpierw spróbujemy na papierze, a potem na feldze, na felgach. Cyk, aplikujemy go słuszną ilość. No i bierzemy się do roboty. Tą felgę, którą pomalowałem sobie wcześniej eksperymentalnie na czerwono, również będziemy malować najpierw na czarno, no bo musimy nadać jej odpowiedni kolor z zewnątrz, prawda? O, za duże ciśnienie. Musimy trochę zmniejszyć. Tak on wygląda po troszeczkę wyschnięciu. Trochę go osuszyłem aerografem. I powiem wam, że bardzo fajnie wygląda. Zrobił się taki leciutko matowy. I wygląda naprawdę super. Właśnie nie jest taki całkiem czarny. Widać troszeczkę kontury tych fel, które są piękne. I myślę, że czerwień spod spodu albo jakiś inny kolor będzie naprawdę super dopełniał kształt tych felg i że to będzie wyglądać super. Wy też trzymajcie za to kciuki.